tłumie. Jako znaczy taki to tłum, ale nie jedną hordę, która idzie właśnie chce wiatrzy tam zażreć, są zombie, tylko po prostu tłum taki codzienny. Tłum taki codzienny. No właśnie, dlaczego pytanie, co masz na myśli, kiedy mówisz tłum jeszcze dodatkowo? Ulica, ludzi z ulicy. Taki. Idąc, po prostu tak, taki standardowy dzień, kiedy... Czyli słuchaj, jest na ogół w ogóle sceny, duże sceny grupowe, tudzież sceny, w których jest bardzo dużo atrakcji dla graczy, rzeczy, które mogliby zauważyć. Opisuję w taki sposób, żeby to było jakby od ogółu do szczegółu cały czas zmieniające się, czyli masz na przykład, opisujesz, że widać kilku mężczyzn idących do pracy, nie wiem, jadący samochód, kobietę z dzieckiem, które ma w tej chwili, nie wiem, czerwonego lizaka, tak, i kucyki. Jakby schodzisz od czasu do czasu do krótkich, jakby takich małych rzeczy, właśnie szczegółów, które gracze są w stanie zauważyć, a z drugiej strony opisujesz jakby resztę rzeczy. W ten sposób jakby moim zdaniem to wygląda, jakby ktoś po prostu rozglądał i od czasu do czasu coś zauważał, ale tak naprawdę po prostu szedł przez siebie. Tak samo lubię opisywać właśnie tłum, ale w sytuacjach jakby takich, nie wiem, jak nie motu, znaczy nie cały motu, tylko na przykład duża demonstracja albo jakieś zamieszki, coś takiego, to dokładnie w ten sam sposób, to znaczy szybko opisujesz graczom, że ktoś koło nich biegnie, ktoś ich potrąca łokciem, gdzieś czują swąd palonych opon, gdzieś słyszą wrzaski, dźwięk pękającego szkła i właśnie opisujesz krótką scenę, tu ktoś kogoś bije, tam przebiega koło nich ktoś bardzo konkretny, opisujesz, nie wiem, czarnego mężczyznę w podartej kurtce, który przebiegając trzyma się za twarz, tak, z pomiędzy palców sączy mu się krew i zaraz potem znowu kolejnych kilku mężczyzn też próbują przewrócić samochód, gdzieś tam wybiegających, nie wiem, uciekających przed tłumem policjantów, a potem znowu, nie wiem, stojącą gdzieś daleko kobietę w piżamie zagubioną, nie bardzo wiedzącą, co się dzieje, tak? I gdzieś za nią buchający z okna wargorz dymu. Cały czas jakby, i tutaj też jest, to jest kolejna rzecz, do której właśnie przydaje się taki słowniczek, on pozwala w danej sytuacji jakby sobie na randomowe wybranie wydarzeń, aczkolwiek nie chodzi mi o taki wybór randomowy, jak to kiedyś było popularne w pierwszych adekach tak naprawdę, nie dedekach, że właśnie rzucasz sobie kostką i ktoś tam na ciebie wychodzi, tylko chodzi o takie rzeczy, które się mogą wydarzyć, tak? Które wiadomo, że gdzieś tam będą i wtedy, jeżeli to gracze spowodowali zamieszki, nie miałeś ich wcześniej przygotowanych, że się wydarzą, to możesz sobie w takiej liście znaleźć całą masę wydarzeń, które się przydadzą i które gdzieś tam się wciśnie. Co jeszcze pomaga, znaczy jakby co w tym momencie, co wychodzi z... co łatwo wynika z tego, co powiedziałem odnośnie improwizacji, co również jest pewnego rodzaju truizmem, ale warto sobie z tego zdawać sprawę, to znaczy im więcej czytamy książek i oglądamy filmów, tym więcej będziemy mieli pomysłów na sesji w momencie, kiedy gracze zaskoczą nas czymś nowym. W ogóle będziemy mieli więcej pomysłów, tak? Ale generalnie więcej będziemy mieli jakichś przygotowanych wątków fabularnych, które gdzieś tam u nas siedzą i czekają tylko na to, żeby z nich skorzystać. Oczywiście należy je modyfikować, ponieważ bardzo często może się zdarzyć, że ktoś oglądał ten sam film albo ten sam serial, tudzież czytał tę samą książkę. Chociaż z drugiej strony gracze bardzo lubią mrugnięcia ich widza i jeżeli na przykład przychodzą do NPC-a i zaczynają z nim rozmawiać i NPC robi im kawę, to czasem zdarza się, że gracz powie, że to jest bardzo dobra kawa, a NPC wtedy powie, że wie, że to jest dobra kawa, bo sam ją kupuje, ale właściwie wróćmy do interesów. Nie, są generalnie właśnie tak naprawdę im większy zbiór rzeczy, z których możemy czerpać, tym większa różnorodność tych rzeczy i tym jest większa szansa, że ta improwizacja nas gdzieś tam nie pokona. Kolejna rzecz, bardzo dobre ćwiczenie
w ogóle również w ogóle w prowadzeniu i również bardzo przydatne w improwizacji, to jest kwestia trenowania sobie opisów na zasadzie mamy, nie wiem, biurko, zastanawiamy się nad tym, jak takie biurko opisać na sesji, zastanawiamy się nad tym, jak je opisać, kiedy w danym pomieszczeniu byłoby ciemno, jak je opisać, kiedy jest jasno, jak się na nim w niektórych miejscach załamuje światło, jeżeli ktoś takie rzeczy wprowadza do opisu. I takie ćwiczenia możemy sobie robić z różnymi rzeczami, tak? Nie wiem, możemy sobie wyobrazić, jadąc do szkoły czy do pracy, nie wiem, miecz, który kiedyś gdzieś tam może nasi bohaterowie wezmą do ręki i tak samo wyobrazić sobie w różnych sytuacjach, w świetle ognia z kominka, w pełnym świetle dnia, nocą na cmentarzu, kiedy trzyma pod rękę wampir. Ja myślę, że strasznie się nazwy przydają przy takich rzeczach. Rzucasz na przykład knajpa, która wygląda jak niebieska ostryga i w zasadzie wszyscy się wiedzą. Tak. To jest kwestia skojarzeń jest bardzo ważna i jeżeli jakby się ma możliwość skorzystania z tego i nam to nie przeszkadza, bo czasem przeszkadza, ale jeżeli właśnie nie przeszkadza, to powiedzenie czegoś, co wszyscy kojarzą, jest bardzo genialnym i dobrym pomysłem. Ja mam straszny problem z imionami Benów, które wymyślam na szybko. To znaczy z tym, żeby one były takie zapamiętywane przez gracze. Zwykle mam wtedy pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest tak skomplikowana, że ja zapominam i gracze zapominają. Czy jest jakiś trik tutaj poza zapisywaniem? Dla mnie trik jest cały czas taki sam, to znaczy mieć wcześniej przygotowaną dużą listę takich imion. Co jakby zbuduje nam dwie rzeczy, to znaczy jeżeli z gry w momencie, kiedy spotkamy jakiegoś Bena, otwiera sobie swój notatnik i mówi nazywam się Josarian, to w tym momencie gracz sobie myśli, haha, z gry otworzył notatki, to znaczy, że to jest ważny NPC, nie zawsze tego chcemy, ale jeżeli chcemy ich trochę zmylić, trochę pociągnąć w nich, to jest również przyjemne. Wracając do ćwiczeń. A było jeszcze pytanie, żeby ich nie zapominali. Żeby ich nie zapominali. To jest jeszcze, jak znasz, po pierwsze, ja w ogóle uważam, że bardzo wygodne są proste imiona, które na przykład w fantasy są lekko zmienionymi imionami jakby istniejącymi w rzeczywistości. Tutaj, jak dla mnie, świetnym przykładem jest cała Gra o Tron. Tam imiona wszystkich bohaterów są, nie wiem, tam mamy Eddarda, Jona, Stanisa i tak dalej. To są imiona, które są mimo wszystko podobne do tych, które mamy. Bardzo dużo osób, właściwie po jednym czytaniu książki, pamięta imiona wszystkich bohaterów, nie zastanawia się... Słucham? Już jest ty pamiętasz. Właśnie widzę, że nie mogę sobie Caitlin i tak dalej. I to jest dobre. W sensie, jesteśmy na sesji, nie mamy tej listy imion, to możemy szybko się postarać, jakby, nie wiem, u nas gra, powiedzmy, na sesji Robert, to niech postać, którą spotkają, może się nazywać, nie wiem, Rafet, tak? I w tym momencie jakby my sobie szybciutko coś wymyślamy. Jeżeli to nie jest jakoś bardzo podobne, to gracze nie wybuchną śmiechem, mówiąc ha, 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 to jakby spotykamy, tak? Ale generalnie jakby to podejrzewam, że to będzie łatwe do zapamiętania. Poza tym właśnie my sobie zapisujemy, niech oni sobie zapiszą.